Siemano, więc dzisiaj będziemy kończyć naszego bota do Tibi. Nauczymy się włączać i wyłączać butony, edytować GUI. Poznamy biblioteczkę zmiennych, która jest zawsze dołączana do GUI w koda, funkcję liczenia czasu i funkcję usuwania liczby po przecinku. A więc wchodzimy do naszego skryptu, edytujemy go, kopiujemy cały region z GUI, klikamy Alt plus M, File, Import. Wklejamy i klikamy proces. Patrzymy, nasze GUI zostało zaimportowane. Tamte wyłączamy. Dodajemy 3 butony i 4 labele. Gdy już skończyliśmy, klikamy F9 i kopiujemy region z naszym GUI. Wklejamy. I tutaj zawsze przy formie taki mały błąd się pojawia i trzeba usunąć tą kreskę na dole, jedynkę. Na początku zaczniemy może od czasu od włączenia bota. A więc piszemy tak. Zmienna teraz napiszemy funkcję, która będzie co chwilę edytowała czas w labelu. Czas weźmy, dajmy. Teraz funkcja. Teraz tworzymy naszą funkcję. Teraz poznamy funkcję, która usuwa liczby po przecinku. Zmienna int. To jest ta funkcja. Teraz funkcja, która pobiera czas z naszego timera. Zmienna L to jest ID. Timer init. Teraz zmienną Z dzielimy przez 1000. Teraz znowu trzeba usunąć kreskę po przecinku. Chociaż szczerze nie wiem, po co to zrobiłem. Wystarczy, że zrobię tak. Teraz. Zamykamy funkcję, teraz zrobimy funkcję godziny. Jeszcze tutaj butony ponazywamy. Teraz zrobimy funkcję godziny.
Horus wraca. Godzina, która jest aktualnie ustawiona na kompie. Minutę i set sekundę. Zapomniałem powiedzieć. Terra robi taką funkcję, ponieważ wszyscy wiemy, Autoit nie jest zbyt perfekcyjnym językiem do pisania. Jeżeli co chwilę się powtarza funkcja nadmieniania labela, to zaczyna on migać. A to funkcja właśnie zrobi tak, że nie będzie. A tłumaczenie tego. If to, gdy zmienna PZP będzie równa PZPJ, wtedy nie zrobię nic. A gdy będzie przeczenie tego, to ustawi label. Samkami. To już zrobiliśmy, co tu można fajnego zrobić. Dobra. To teraz nauczymy się włączać i wyłączać butony. Weźmy, że włączamy włączamy buton na jedynkę. I teraz miałem was nauczyć o tych. O, no, pokazać wam biblioteczkę tych zmiennych. To właśnie ona jest deklarowana na starcie. Na przykład weźmy, ta funkcja jest do włączenia guzika, a ta jest do włączenia. Inaczej można zapisać albo tak z użyciem biblioteczki, albo po prostu wpisać 64. Więc piszemy dalej. Gdzie to pisaliśmy? O, tutaj. Gdy chcemy wyłączyć, wpiszemy 128 lub GUI disable. Dobrze napisałem? Dobrze. I zamykamy. Teraz sprawdzimy. O, co źle. Label 4. A, tu nie zamknęłem. Zobaczymy. O, guziczek fajnie się wyłączył. Teraz zrobimy tak. Na początku włączymy wszystkie guziki wyłącz. Guziczki są wyłączone. Czas ładnie tyka. Jeszcze trzeba trochę poprawić. Teraz przy pierwszym trzeba teraz zrobić funkcję guziczka czwartego.